Cześć. Witajcie na kolejnym dniu zmagań z niewiadóweczką. Dzisiaj znowu chcę coś porobić. Właśnie sobie odmalowałem tak na szybko te stare wszystkie uchwyty i zaczepy od daszku na czarno i od razu lepiej wyglądają. Szczepka już na dworzu. Sprzątałem dzisiaj w środku. Zakupiłem dzisiaj gumolit. Zobaczcie, jak wygląda gumolit. I mam nadzieję, że go założę. Teraz próbuję przykleić już wszelkie drzwi. Do tego kleju Patex, klej kontaktowy. Uszczelki już przykleiłem tutaj w koło drzwi. Zobaczymy, jak ten klej będzie trzymał, ale słabo to widzę chyba. Teraz się wziąłem za okno. Kupiłem sobie przyrząd, oczywiście skopiowany z grupy. No i klin już zacząłem, także idzie łatwo. Oczywiście już używam płynu do naczyń, żeby dać mi trochę poślizgu. Okienko mam wstawione, także nie było tak źle, poszło w miarę szybko. Słuchajcie, właśnie zacząłem kłaść ten gumolit. Rozmiar gumolitu to jest 2×3 metry, także myślę, że będzie git. No więc tak, gumolit już położony, podocinany, zostawiłem dużo zapasu. Jakieś 15 cm w razie coś. Tu jeszcze muszę dociąć na progu, przykręcić próg tu mam. No i tak to było. Hej! Więc tak, boczne okna wstawione, właśnie umyłem, sprawdzałem wężem, czy nie cieknie. I tutaj jednak podcieka, czyli będę musiał przysilikonować albo coś na razie. Gdzieś jeszcze mi chyba tutaj weszło. No i koło drzwi. Także trzeba będzie dopracować to okno w porządku. Leci. Przykręciłem próg.
Tak to wygląda. Mamy jeszcze Draszek i Bakista. Prądy. Tu jeszcze chyba przejadę tym uszczelniaczem, jakąś siką czy coś tutaj. Taki pasek u góry. Też przez ten weekend się udało zrobić. I robiłem małego testa. Umyłem ją troszkę i przyjechałem sobie tutaj do teściowej. Skorzystać z okazji, że dzisiaj dziadek jest u nas na ognisku. Dziadek, który zakupił tą przyczepkę nową 41 lat temu. No i jak spojrzał do środka, to się trochę zdziwił. Teraz kwestia jeszcze podopieszczać. Mebelki wstawiać pomału i ja. Słuchajcie, mamy niedzielę. Kolejny dzień zmagań z przyczepką. Dzisiaj nie nagrywałem, bo tak szybko skończyć i wracać do Gdańska. Tylko wam pokażę jeszcze co zrobiłem. A więc tak, wykończenia typu lameczki. Daszek Moskitera. Poprzykręcałem wszystkie te okucia tu. Zaczepy, haczyki przemalowane. Bateria mi padła i pamięci nie ma w GoPro, nagrywam telefonem. Robiłem właśnie dzisiaj te okucia. Zamontowałem daszyk. Jest przykręcony, uszczelniony. Zasilikonowałem to pęknięcie. Miejmy nadzieję, że chwilę potrzyma. A potem się będzie myślało. No i co? Przyczepka w sumie teoretycznie jest, powinna być szczelna i zamknięta. Daszek, jak widać, są zrobione śruby, wszystkie cypki nowe. Jeszcze muszę wynaleźć patent, jak przykleić tą uszczelkę, bo ten klej mi się nie podobał, co użyłem na dziach. I znaleźć jakąś uszczelkę fajną na ten rant, bo ta oryginalna coś tak słabo. Mi się tam podoba. Jeszcze muszę odciąć te śruby. I co? I to tyle chyba na dzisiaj. Wygląda to tak. O. Na razie ją tak zostawiam i potem, nie wiem, w przyszłym tygodniu planuję chyba zająć się meblami, także trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.